Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem luźnym, takim niedzielnym typowo. Będzie to tag, dawno nie było żadnego tagu, więc pomyślałam, że nagram dla Was tag. Będzie to selfie tag, tak jak sami zauważyliście w tytule. I od razu mówię, że nie będzie to filmik, w którym pokażę Wam, jak robić perfekcyjne selfie na Instagrama, ale będzie to filmik, w którym dzięki temu, że odpowiem na 10 pytań, będziecie mogli mnie lepiej poznać. I też dla Was takie zadanie, koniecznie po tym filmie odpowiedzcie mi Wy na te pytania. Wszystkie pytania znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki temu ja lepiej poznam Was. Więc nie przeciągając, przechodzimy do rzeczy. Pierwsze pytanie brzmi, jaka jest Twoja najlepsza cecha fizyczna? Powiem Wam, że każdy z nas ma chyba taki problem, że ciężko się mówi o tym, co w nas jest dobrego, raczej mamy tendencję do krytykowania siebie, ale myślę, że każdy powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo dzięki temu będziemy mogli się troszeczkę dowartościować. Ja osobiście uważam, że nie mogę narzekać na pewno na moje oczy, ponieważ są duże, bardzo fajnie i łatwo się wykonuje na nich makijaż. Na pewno nie mogę też narzekać na brwi, nie mogę narzekać na cerę, ponieważ nigdy nie miałam z nią problemu większego, nawet w okresie dojrzewania. Ponadto mam dużą kurtkę paznokcia, więc mogę całe szczęście nosić je krótkie i wyglądają one dość schludnie i można je pomalować, więc jest to bardzo fajne, nie trzeba ich przedłużać. Bardzo mi się też podoba ogólnie moja figura, bo też nie mogę narzekać, dlatego że nigdy jakoś hardkorowo nie ćwiczyłam, a zawsze jakoś w miarę dobrze wyglądałam. Więc ogólnie jestem zadowolona z takich fizycznych rzeczy u siebie, w zasadzie wszystkich. No, może z wyjątkiem włosów, bo strasznie żałuję tego, że kiedyś zaczęłam je farbować. Drugie pytanie brzmi, gdybyś mógł odwiedzić jakiekolwiek miejsce na Ziemi, to gdzie byś pojechał i dlaczego akurat tam? Ja nieodmiennie od już dłuższego czasu mam fazę na to, żeby pojechać na Bora Bora, wiecie. To jest po prostu taki raj na ziemi, tam jest po prostu przecudownie, przepięknie. Ja odkąd tylko zobaczyłam w internecie to miejsce, to powiedziałam sobie, że na pewno kiedyś muszę tam wylądować. I tak, to jest zdecydowanie takie miejsce, gdzie ja wiem, żebym odpoczęła psychicznie, gdzie mój mózg i moje zmysły nabrałyby takiego, wiecie, nowego życia, takiego oddechu, bo jest tam po prostu przepięknie. Koniecznie wpiszcie sobie właśnie w Google Bora Bora i zobaczycie, jak tam jest cudownie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Tak, i właśnie ze względu na to, że ja potrzebuję regularnie takiego resetu i takiego, wiecie, takiej świeżej krwi dla mojego umysłu i dla moich zmysłów i ogólnie dla psychiki, to wiem, że właśnie tam byłabym w stanie tak odpocząć. Także zdecydowanie właśnie to jest takie moje miejsce, do którego, jak miałam odpowiedź bez zastanowienia, chciałabym pojechać. Niestety jest to bardzo kosztowna wyprawa, w związku z czym nie wiem, czy kiedykolwiek będzie mi to dane, ale trzeba mieć cały czas marzenia i zmierzać do tego, żeby je realizować. Pytanie numer 3. Co potrzebujesz, żeby poczuć się lepiej, gdy jesteś chory? Ja też całe szczęście zostałam obdarzona przez los, przez mamę, przez tatę, przez życie. Takim szczęściem, że ja generalnie nie choruję. Ja mogłabym wyliczyć na palcach jednej ręki moje sytuacje w życiu, kiedy ja byłam chora, ogólnie tak na zasadzie, wiecie, że jestem obłożnie chora. Z wyjątkiem takich sytuacji, kiedy od czasu do czasu mamy takie okresy w swoim życiu, że gdzieś tam czujemy się słabiej, typu mamy jakiegoś wirusa, nie wiem, wymiotujemy i mamy problemy takie żołądkowe, jelitowe, że po prostu nas ścina z nóg. Takich sytuacji też w sumie miałam mało, ale w sytuacji, kiedy już choruję tak, że muszę być w łóżku, to słuchajcie, dla mnie najlepszym sposobem jest to, żebym miała święty spokój, żebym mogła się wyspać, żebym była zamknięta w osobnym pomieszczeniu, gdzie będę miała komputer, książkę i ewentualnie zasłonięte lub odsłonięte rolety, ale zazwyczaj nie chcę, żeby było jakiekolwiek światło, po prostu chcę mieć ciemność, chcę się wyspać, odpocząć i się całkowicie zregenerować, w związku z czym ja nie uznaję czegoś takiego jak to, żebym była chora, żeby ktoś do mnie przychodził, żeby ktoś mnie pocieszał, żeby ktoś koło mnie skakał. Nie lubię tego. Jestem Zośką Samośką w tym temacie i generalnie lubię być sama i lubię dojść do siebie jak najszybciej i po prostu mieć święty spokój, więc tak, to jest mi potrzebne. Święty spokój wtedy, kiedy jestem chora. Pytanie numer 4. Jaką jedną poradę dałbyś młodzieży i dlaczego? Ja ogólnie się nie poczuwam do tego, żeby komukolwiek dawać jakiekolwiek rady, ponieważ nie uważam siebie za kogoś, kto takimi radami mógłby mieć prawo kogoś obdarzać. Natomiast jeżeli ktoś zapytałby mnie, jaką dałabym radę właśnie młodzieży,
czyli tak jak zapytało mnie to pytanie, to powiem Wam, że ja mam też troszeczkę już obserwacji takich swoich, nie mam się za jakąś starą babę, że tak powiem, bo nadal uważam, że płynie we mnie młodzieńcza krew, młodzieżowa. Natomiast gdzieś tam no człowiek, wiadomo, z biegiem lat, niezależnie od tego, ile tych lat ma, zawsze jest bogatszy o jakąś tam wiedzę i doświadczenie niż to, co miał 2 lata temu, 3 lata temu i tak dalej. I tutaj tak samo ja uważam, że mając niespełna 30 lat, uważam, że gdzieś tam człowiek już troszeczkę przeżył i może mieć obserwacje, na podstawie których może chcieć udzielić komuś jakiś rad lub wskazówek. Ja na pewno udzieliłabym młodzieży takiej rady. Jest to rzecz tak naprawdę, z którą ja nigdy nie miałam problemu i uważam, że jest to coś, co daje człowiekowi poczucie ogromnej wartości siebie i ogromnej akceptacji w stosunku do siebie. Czyli to, żeby się nie porównywać do nikogo, żeby nie chcieć być tak jak koleżanka X lub tak jak koleżanka Y, żeby nie chcieć szukać na siłę przyjaciół. Powiem Wam szczerze, że ja przez większą część swojego życia nie miałam przyjaciółki ani przyjaciela i wcale nie było mi z tym źle, bo po prostu uważam, że to są ważne określenia i nie należy nimi pochopnie nazywać kogokolwiek. I już na pewno też nie należy zabiegać o względy innych ludzi, czy to koleżanek, czy kolegów, ponieważ jeżeli ktoś w nas dostrzeże coś, co sprawi, że ten ktoś chciałby się z nami przyjaźnić, to się dzieje samo. I po prostu nie należy o to zabiegać, nie należy za tym biegać, nie należy się do nikogo dostosowywać. I też od razu mówię, że nie chodzi tutaj o to, żebyśmy nad sobą nie pracowali, żebyśmy uważali, że ja jestem wspaniały, nieomylny, słuchajcie, jak nie chcecie się ze mną kumplować, to nie. Nie chodzi o to, chodzi po prostu o to, żebyście byli sobą, żebyście się czuli dobrze w własnej skórze i cały czas pracowali nad pewnymi rzeczami, które chcecie w sobie udoskonalać, ale nie kosztem tego, żeby to było coś, co się ma podobać komuś. Ma to się podobać Wam, macie się Wy z tym dobrze czuć, więc tak, nie szukajcie na siłę koleżanek i kolegów, to jest taka złota rada cioci Laurki. Dobra, kolejne pytanie, jedziemy z tym koksem, bo jeszcze połowa pytań. Jak myślisz, jakim zwierzęciem byłeś, mógłbyś być w swoim poprzednim wcieleniu? Powiem tak, ja ogólnie nie wierzę w żadne poprzednie wcielenia, w związku z czym nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale jeżeli mielibyśmy przypisać cechy osobowości, charakteru do temperamentu, jakim się cechują dane zwierzęta, no to mogłabym powiedzieć, że na pewno byłabym jakimś, nie wiem, dzikim, szalonym kotem ogólnie, jakimś przywódcą stada, nie wiem jak to powiedzieć, bo powiem Wam, że ogólnie mam takie cechy, jestem tego świadoma, że mam takie cechy przywódcze, mam takie cechy, żeby komuś mówić, co ma robić, być jakimś takim szefem. Jestem bardzo konkretną osobą, jestem, wydaje mi się, dość charyzmatyczną osobą. Bardzo nie lubię tego, kiedy ktoś jest taki rozlazły, kiedy ktoś nie ma swojego zdania, kiedy ktoś sam nie potrafi o siebie zawalczyć, więc zdecydowanie byłabym jakimś walecznym zwierzakiem, ale nie wiem dokładnie, co by to było. Pytanie szóste. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie, co byś zmienił? I to jest oczywiście pytanie, które zawsze w selfie tagach jest kontrowersyjne, ponieważ ja uważam, że człowiek zdrowy na umyśle nie chciałby nic zmieniać tym, co się już wydarzyło, ponieważ to wszystko, co się wydarzyło, wpłynęło na to, jakim jesteście teraz. I jeżeli jesteście ludźmi ukształtowanymi, już mam na myśli dorosłymi, nie jesteście w okresie dojrzewania, to wszystko, co się wydarzyło, niezależnie od tego, czy było dobre, czy było złe, to wszystko to złożyło się na to, jakimi ludźmi jesteśmy teraz. I ja na przykład nie uważam, żebym miała kolorowe jakieś życie, ale też nie uważam, żebym miała jakieś ciężkie. W związku z czym ja ogólnie jestem zadowolona z tego, jakim życiem obdarzył mnie los, że tak powiem. Bardzo się cieszę z tego, że miałam okazję wzrastać w wielodzietnej rodzinie, co kiedyś było na przykład dla mnie ogromnym minusem. Uważałam, że to jest patologia. Tak, przyznam Wam się, uważałam, że to jest patologia, będąc nastolatką. Uważałam, że wychowywanie się w takiej wielodzietnej rodzinie to jest w ogóle wstyd. Natomiast teraz z perspektywy czasu uważam, że nauczyło mnie to wielu rzeczy. Nauczyło mnie to chociażby zarządzania ludźmi, nauczyło mnie to obowiązkowości, nauczyło mnie to delegowania zadań, nauczyło mnie to wywiązywania się z zadań. Nauczyło mnie to naprawdę wielu, wielu, wielu rzeczy, a kiedyś uważałam, że na przykład to jest coś w ogóle, do czego w życiu mi się nie przyznała, że mam. Także to jest taki przykład na to, że
Kiedyś uważałam, że to byłoby coś, co chcę zmienić, a teraz uważam, że jest to coś, co przyczyniło się właśnie do tego, jaką jestem osobą. W związku z czym ja uważam, że nie mam żadnej takiej rzeczy, którą chciałabym zmienić. No może z wyjątkiem tego, że jeżeli mogłabym cofnąć czas, to nie zafarbowałabym nigdy włosów, ponieważ teraz to jest coś, do czego ja zmierzam, czyli chcę zejść do takiego koloru włosów, jak miałam naturalnie, więc uważam, że dezafarbowanie włosów to zdecydowanie nie była dobra opcja, ani dobry pomysł. Siódme pytanie. Co robisz dla rozrywki w weekendy? Ja ogólnie mam takie dwa skrajne, że tak powiem, bieguny, jeżeli chodzi o moją osobę, ponieważ ja uwielbiam się dobrze bawić, uwielbiam tańczyć, to jest po prostu coś, co totalnie sprawia mi ogromną przyjemność, ale ja na przykład nie mam czegoś takiego, jak wiem, że ma wiele osób i tutaj też nie potępiam tego, tylko mówię, że ja mam po prostu inaczej. Lubię się bawić, natomiast nie mam czegoś takiego właśnie, że potrzebuję wyjść na imprezę w każdą sobotę, bo inaczej to dla mnie nie jest weekend. Ja uwielbiam się bawić i uwielbiam z tego korzystać, kiedy jest taka sposobność. Natomiast też uwielbiam być sama, uwielbiam czytać książki, uwielbiam rozwijać się, jeżeli chodzi o YouTube'a, czyli oglądać tutoriale, jak coś zrobić lepiej, jak coś lepiej zmontować, jak poprawić jakość swoich filmów i ogólnie uwielbiam po prostu być w domu, pełnić obowiązki kuchni domu i to jest też coś, w czym się świetnie odnajduję. Więc po prostu to są dwa takie przeciwstawne bieguny, a ja się w tym odnajduję świetnie i uwielbiam to robić nie tylko w weekendy, uwielbiam to robić zawsze, ale w weekendy, jeżeli mogę, jeżeli jest taka sposobność, to poświęcam czas na jakąś rozrywkę, a jeżeli takiej sposobności nie ma, to też nie szukam jej na siłę, bo nie uważam, że jest to warunkiem dobrego weekendu i wtedy lubię być sama w czterech ścianach i poświęcić ten czas na samorozwój. Kolejne pytanie to pytanie ósme. Co denerwuje Cię w miejscu, gdzie pracujesz? Nie wiem, czy wiecie, gdzie ja pracuję. Ja ogólnie chyba Wam kiedyś mówiłam o tym, ale nie wiem, czy pamiętacie. Jeżeli nie pamiętacie, to Wam powiem. Ja pracuję w dużej korporacji, jest to branża automotive. I co mnie denerwuje? Powiem Wam, że denerwuje mnie w mojej pracy to, że jest to praca od 8 do 16. Ja ogólnie bardzo zmierzam do tego, żeby w swoim życiu wykonywać taką pracę, którą będę mogła wykonywać jako, też nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiecie, ale chciałabym wykonywać pracę, którą będę, o której przedziale godzinowym ja będę decydować, czyli ja będę własnym szefem. W związku z tym, że jestem osobą bardzo zorganizowaną, jestem osobą bardzo skrupulatną, sumienną, to ja na przykład mogłabym wykonywać bez problemu pracę w domu czy w jakimś swoim gabinecie i nie miałabym totalnie problemu z tym, żeby to pogodzić z obowiązkami w domu. W związku z czym dlatego na przykład bardzo dużą frajdę i radość i satysfakcję sprawia mi praca na YouTubie, ponieważ też jest to praca, w której ja całkowicie jestem własnym szefem i ja decyduję o tym, kiedy pracuję, decyduję o tym, kiedy puszczam odcinek, decyduję o tym, kiedy go zmontuję i muszę na to wszystko znaleźć czas, muszę sobie to wszystko rozpisać, więc jestem w tym ogarnięta i chciałabym po prostu być własnym szefem i decydować o tym, kiedy pracuję, w jakich godzinach pracuję i móc po prostu, wiecie o co chodzi, nie siedzieć od 8 do 16 w pracy. To mnie najbardziej wkurza i to chciałabym kiedyś zmienić. Kolejne pytanie jest to przedostatnie pytanie i brzmi ono, i w sumie nie jest to pytanie, tylko jest to dokończenie zdania. Nie mogę żyć bez. I tutaj nie przygotowywałam się do tych pytań, w związku z czym teraz po prostu opowiem pierwszą rzecz, która przychodzi mi do głowy. Nie mogłabym żyć bez internetu. Dlaczego? Dlatego, że jest to obecnie moje źródło pracy, jest to moja druga praca, której poświęcam więcej czasu niż pracy na etacie. W przyszłości chciałabym troszeczkę więcej robić w tym zakresie. Obecnie uważam, że jak na to, że pracuję na etacie, że mam na głowie dom, wiecie, rodzinę i tak dalej, pełno obowiązków z tym związanych, to uważam, że bardzo dobrze dzielę właśnie pracę na YouTubie między pracę na etacie. I zdecydowanie na chwilę obecną nie mogłabym żyć bez internetu, ponieważ praca na YouTubie to jest to, co tak naprawdę jest moją pasją, to co sprawia mi ogromną radość, to co mi w ogóle nie męczy, kiedy to wykonuję i co robię naprawdę, naprawdę z wielką przyjemnością. W związku z czym tak, zdecydowanie na chwilę obecną nie mogłabym żyć bez internetu, ponieważ jest to moje tak jakby źródło pracy i dzięki temu mogę się zrealizować. No i ostatnie pytanie, które mamy w naszym selfie tagu, jest to pytanie, jakbyś mógł mieć jedną super moc w swoim życiu, to jaka by to była moc, jaka by to była super moc? Zawsze mi się wydawało, że chciałabym mieć wgląd w to, co myślą inni ludzie.
Ale potem z czasem zaczęłam się zastanawiać nad tym troszeczkę szerzej, grubiej i głębiej i powiem Wam, że chyba jednak nie chciałabym mieć tej supermocy. Aczkolwiek, no, powiem Wam, miałoby to czasami swoje plusy. Generalnie, jeżeli mogłabym mieć jakąś supermoc, to powiem Wam, że chciałabym mieć taką supermoc, żeby spowodować, żeby ludzie nie byli agresywni, żeby ludzie nawzajem się szanowali, żeby nie było wojen, żeby był pokój na świecie. Teraz mówię jak modelka. Tak, ale generalnie chciałabym mieć taką supermoc, żeby umieć odmienić w ludzkich umysłach takie poczucie nienawiści do drugiego człowieka, bo możemy się nie lubić, możemy nawzajem nie akceptować pewnych zachowań u siebie, możemy pogardzać pewnymi rodzajami zachowań, ale nie możemy nienawidzić, bo to jest coś, co nigdy nie jest dobre, coś, co zawsze jest złe, coś, co nigdy nie prowadzi do niczego dobrego, co jeszcze nigdy nie rozwiązało żadnego problemu i coś, co odbiera nam całą energię życiową, tak uważam. I jakbym miała supermoc, to byłaby to supermoc tego, żeby za wstrzyknięciem umieć człowiekowi wyperswadować z głowy nienawiść. Nienawiść do drugiego człowieka, nienawiść do budowania w sobie takiej nienawiści, żywienie nienawiści i działanie pod wpływem nienawiści. To nie jest nic dobrego i generalnie to jest źródło problemów. W sumie wszystko, co jest złe na świecie, wynika z nienawiści. Także tak, to bym zmieniła zdecydowanie. No tak trochę się smutno zrobiło na koniec, ale generalnie mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zdołaliście mnie dzięki temu troszeczkę lepiej poznać. A teraz misja dla Was. Ja jestem ciekawa Waszych odpowiedzi na te pytania. Może nie na wszystkie, ale wybierzcie sobie któreś pytania. Będą wszystkie w opisie. I koniecznie dajcie mi znać, jaką Wy moc chcielibyście mieć oraz bez czego nie możecie żyć na przykład. Tak, to będzie misja dla Was. Koniecznie dajcie mi znać. Jestem ciekawa Waszych odpowiedzi, Waszych kreatywnych odpowiedzi. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego tagu. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki, a my widzimy się już w następnym odcinku, który będzie tradycyjnie już moim takim standardowym odcinkiem, czyli tutorialem makijażowym. Więc widzimy się w następnym odcinku, a dzisiaj Was serdecznie pozdrawiam i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa! Cause I've got so much more to show you, I'm sure, than anyone else ever did. Hey! I know I'm still not done tomorrow.